Cześć, już chyba jesteśmy online. Także witam Was wszystkich serdecznie na webinarze, który dla Was dzisiaj poprowadzę. Chciałbym załatwić na szybko kilka spraw organizacyjnych, zanim przejdziemy do samej prezentacji. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to prosiłbym, żebyście zadawali je w zakładce pytania na górze. Będzie nam łatwiej na nie odpowiedzieć. Gdzieś tam z tyłu za komputerem jeszcze siedzi Andrzej Hanusek, którego też już mieliście okazję poznać na naszych webinarach. On będzie się starał też Wam na pytania na bieżąco odpowiadać, a ja zrobię sesję na koniec webinaru. To, na co nie zdążymy też odpowiedzieć, umieścimy później na blogu, także nie musicie się martwić, że zostaniecie bez odpowiedzi. I chyba z takich organizacyjnych rzeczy to tyle. Przypominam jeszcze, że dzisiaj jest Dzień Mamy, także jak jeszcze nie złożyliście życzeń mamom, to serdecznie do tego zachęcam. Z prywatnych rzeczy pozdrawiam wszystkich moich kolegów oraz tutaj widzę jakiegoś Jana Papeła, także serdecznie witam i zapraszam na mój webinar. Dobra. Ekran udostępniony. Mam nadzieję, że wszystko widzicie i startuję prezentację. Dobra. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam rzeczy związane z Single Page Application, z problemami, które napotykamy podczas tworzenia aplikacji oraz jak rozwiązać niektóre z tych problemów. Także może po kolei. Ja się nazywam Andrzej Wysoczański, jestem lead frontend developerem firmy The Software House. Pracuję w The Software House od niemalże 4 lat. I to chyba tyle. Także możemy zaczynać. Dobra, czym są te single page application? Single page application to aplikacje, które działają w przeglądarce użytkownika, czyli tak jak strona internetowa, ale mają pewne plusy, które przewyższają je nad zwykłymi stronami internetowymi. Przede wszystkim możemy odświeżać tylko te elementy, które nas interesują. Nie musimy przeładowywać zawsze całej strony, jeżeli użytkownik będzie zmieniał stronę, zmieniał content, który się tam ma pojawiać. Mamy możliwość zapisywania danych w przeglądarce użytkownika, co pozwala nam też na zmniejszenie liczby requestów do serwera o kolejne dane. Pod spodem we wszystkich single page applications działa nam HTML, JavaScript i CSS. Tak, skoro działamy w środowisku przeglądarkowym, no to jest naturalne. Nie bylibyśmy programistami, gdybyśmy oczywiście nie wymyślili do tego wszystkiego narzędzi, które by nam pomagały z tym łatwiej tworzyć takie aplikacje. A więc powstaje masa frameworków, lepszych lub gorszych. Mamy Angulara, mamy Reacta, mamy Vue, mamy Svelte i co chwilę pojawiają się kolejne. Dobra. Co takie SPA, zwane potocznie SPA, nie mylić z miejscami, gdzie chodzimy na zabiegi kosmetyczne. Co takie SPA nam obiecuje, że co nam może dać? Tak? No, wiadomo, że coś nam musi obiecać, bo nikt nie będzie z tego chciał korzystać. Na pewno obiecują nam takie rzeczy, że będzie to szybkie i responsywne. Będzie miało możliwość używania cache'u po stronie użytkownika, żeby właśnie wysyłać mniej requestów. Także fajna opcja. Lepszy user experience, czyli nie musimy właśnie przeładowywać za każdym razem całej strony. Wystarczy nam przeładować tylko, doładować content, który jest nam aktualnie potrzebny. I to, co też dość ważne, to pozwala nam na budowanie aplikacji, które posiadają dużo, dużo feature'ów, dużo funkcjonalności. No, ale wiadomym jest to, że no, nic za darmo.
Więc przychodzą zawsze z tym wszystkim problemy, z którymi się trzeba będzie zmierzyć. Pierwszym z takich problemów to są, jak widzimy, chyba każdy z nas spotyka się z loaderami. Dla mnie to jest problem, który się nazywa performance, czyli długi czas ładowania aplikacji, który niestety nie jest przyjazny dla użytkownika. Może być wręcz irytujący i możemy przez to tracić klientów. Dobra, kolejną rzeczą to oczywiście Google i SEO. No, single page applications nie są z automatu przyjazne dla wyszukiwarek internetowych, a może bardziej dla botów, które skanują nasze strony i pobierają dane do swojej bazy. Kolejnym problemem jest to, że te aplikacje stają się większe, coraz większe, mają masę feature'ów. Wiedza domenowa, jaka jest potrzebna, aby na przykład dołączyć nową osobę do projektu, zaczyna czasami być bardzo, bardzo duża i ten proces po prostu staje się dość trudny. Ciężko też jest outsourcować tak duże aplikacje. I kolejny problem, z którym się też spotykamy, no skoro już mamy te narzędzia, które sobie wymyśliliśmy, no to wiadomo, że są ludzie, którzy chcą pisać tylko i wyłącznie w danym frameworku, tak? Czyli nasi one framework developers. Jest to całkiem zrozumiałe, że jedna technologia nam bardziej pasuje, druga mniej, no ale stanowi to pewnego rodzaju problem później, czy to przy doborze ludzi, czy właśnie odsersowaniu naszych aplikacji na zewnątrz. No, to jest problem też, z którym musimy się zawsze gdzieś tam mierzyć. Dobra, może podsumujmy te problemy, ale tak w drugą stronę, czyli co byśmy chcieli osiągnąć, żeby się ich pozbyć. Czyli na pewno chciałbym, żeby moja aplikacja była szybka, tak? Nie chciałbym widzieć tych wszystkich loaderów, chciałbym, żeby użytkownicy byli zadowoleni w trakcie skorzystania z mojej aplikacji. Na pewno Google musi pokochać moją aplikację, czyli musi być przyjazna dla SEO. Chciałbym też, żeby każdy deweloper mógł pracować przy tej aplikacji, tak? Czyli no, żeby właśnie ten próg wejścia czasami nie był aż tak duży, żeby ta technologia, z której korzystamy, nie była na przykład zamknięta, żebyśmy mogli dołączać inne technologie. To jest taki cel, jaki chciałbym osiągnąć w tej aplikacji. Dobra, zastanówmy się, czy zawsze mieliśmy takie problemy, jeśli chodzi o aplikacje w internecie, no bo przecież kiedyś przed erą SPA też mieliśmy rzeczy działające w przeglądarce użytkownika. Więc patrząc na to ze strony przeszłości, to działało trochę inaczej. Mieliśmy serwery z PHP, które nam zwracały już wyrenderowane strony, trochę dało się jQuery po stronie użytkownika i tyle. No to skoro dawniej tak było, to może jak trzymaliśmy te rzeczy na serwerach, to może te nasze SPA też by się dało tam przerzucić na te serwery. No, pytanie oczywiste, czy mamy technologię, która nam pomoże rozwiązać taki problem. No, raczej, bo gdyby nie to nie byłoby tego webinaru, więc na ratunek przychodzi nam server-side rendering, który jest trochę innym podejściem do tworzenia single page applications. Jak już mówiłem wcześniej, czyli nasze aplikacje działały zupełnie po stronie klienta. A jak w takim razie działa server-side rendering? No, jak sama nazwa wskazuje, jest to renderowanie po stronie serwera. No, brzmi to dobrze, ale przecież my chcemy mieć SPA z jego wszystkimi dobrodziejstwami, ale bez problemów, jakie musieliśmy zapłacić za,
używanie tak naprawdę naszego SPA. No to jak ten cały SSR działa? No okej, to skoro jest taka technologia, to pewnie jakoś musi się dać uruchomić to nasze SPA za jej pomocą. No i teraz musimy popatrzeć na to, że SSR to nic innego, jak faktycznie renderowanie gotowych stron na backendzie, czyli co w odróżnieniu od tego client-side renderingu, o którym mówiłem wcześniej, no powoduje to, że jednak nie wszystko zrzucamy na tą przeglądarkę użytkownika, tylko załatwiamy to już właśnie po stronie serwera. No i tak, mamy do tego też gotowe rozwiązania natywne, jakimi są na przykład Next.js, który jest frameworkiem do robienia stron właśnie w technologii, aplikacji w technologii SSR, jest oparty o framework React. Mamy też Nuxta na przykład, który jest oparty o Vue. No i można też renderować nie natywnie, tylko z użyciem silnika przeglądarki, na przykład Headless Chrome. Tak, czy w tym momencie po stronie serwera będzie się generowała strona za pomocą przeglądarki, oczywiście bez interfejsu graficznego i zwracana użytkownikowi. Dobra, a jak to działa właśnie w przypadku takich naszych rzeczy jak Next.js? No więc na serwerze działa sobie Node.js, który uruchamia JavaScript po stronie serwera, wykonuje tam wszystkie zapytania do API, przygotowuje rzeczy i w odpowiedzi generuje statyczną stronę HTML, która później jest wysyłana w responsie do przeglądarki użytkownika. Zobaczmy sobie jeszcze różnicę między tym SSR-em a CSR-em. Jest taka różnica przede wszystkim miejscem, kto jest, albo która część jest odpowiedzialna za wyrenderowanie strony. No, w przypadku SSR-a jest to strona renderowana na serwerze, w przypadku CSR-a strona jest renderowana po stronie klienta, czyli w przeglądarce. Dokładnie to później jeszcze opiszę, jak cały ten proces renderowania wygląda. I teraz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co jest zwracane z serwera w przypadku i jednej, i drugiej technologii. Jak widzicie, no z lewej jest SSR, z prawej CSR, czyli z lewej strony do przeglądarki, czy też do bota, na przykład bota od Google'a, trafia od razu cały wyrenderowany content, który chcielibyśmy, żeby tam trafił. Natomiast w przypadku użycia CSR-a trafia tak naprawdę prosta strona HTML, która dopiero po załadowaniu JavaScriptu całego zostanie dynamicznie podmieniona przez tam React, czy akurat możemy mówić o Reakcie, zostanie dynamicznie podmieniona na content, który chcemy wyświetlić użytkownikowi. I stąd właśnie pojawiają się te wszystkie loadery i czas oczekiwania na wyświetlenie strony się wydłuża. Już tu wcześniej wspomniałem, oczywiście mamy technologię, znaczy mamy rozwiązania, które pozwalają nam pisać właśnie rzeczy w technologii SSR, czyli mamy frameworki właśnie takie jak Nuxt.js, jak Next.js i wiele, wiele innych. Później jeszcze przejdziemy do trochę mniej zaawansowanych rzeczy jak Gatsby, Jekyll czy Hugo. Dobra. Wszystko brzmi całkiem fajnie, całkiem obiecująco, tylko też musimy pamiętać, że tak samo jak przy SPA nie dostajemy nic za darmo, to tak samo przy tworzeniu SSR-a też mamy musimy zmienić pewne rzeczy, które robimy,
bo ta technologia działa trochę inaczej niż zwykłe single page application. Na przykład nie mamy obiektu nadrzędnego window, do którego moglibyśmy się gdzieś tam odwoływać z automatu. Staram się Wam pokazać kilka takich przykładów, o których zawsze musimy pamiętać podczas tworzenia aplikacji, na przykład właśnie w frameworku Next.js. Zrobię sobie wodę i możemy lecieć. Dobra. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym tu poruszyć, to jest na przykład fetchowanie danych. No nie działa to tak samo jak normalnie przy tworzeniu zwykłego SPA. Musimy pamiętać, że ten proces wygląda troszeczkę inaczej i też podczas tworzenia aplikacji, która działa po stronie serwera, no musimy troszeczkę tej wiedzy backendowej jednak posiąść. Więc weźmy przykład takiego fetcha. On najpierw jest uruchamiany na backendzie, potem leci do wyrenderowanej strony, a potem dopiero do klienta. Więc musimy te dane gdzieś tam po drodze też zawsze zapisywać, dane, które pobieramy, ale najważniejsze jest miejsce, że musimy to zapisywać zawsze w przeglądarce klienta, bo inaczej może się zdarzyć tak, że będą te dane trafiały nie do tych osób, do których miały trafić, jeżeli zapiszemy je w pamięci po stronie serwera. Także to jest dość istotna rzecz. Więc trzeba zapamiętać po prostu, że robiąc każdą jedną rzecz, która ma się wykonać, zanim klient zobaczy stronę, trzeba pamiętać o tych trzech powyższych właśnie miejscach, tak? Czyli serwer, strona renderowana i dopiero klient. Problemy mogą się pojawiać, jak ma być coś zrobione, na przykład tylko dla zalogowanego użytkownika, bo nie możemy po prostu tego dodać w jednym miejscu, bo wtedy stracimy całą statyczną optymalizację, jaką daje nam Next. Więc wtedy musimy już robić higher order components, typu jakiś tam without, with API client i tym podobne. Dobra. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to jest responsywność ta graficzna stron, czyli RWD. No, nie jest ona taka oczywista. No, musimy mieć tu na uwadze, że cały nasz kod jest renderowany na serwerze, więc nie możemy sobie używać jakiegoś fancy RWD robionego w JS-ie, tylko musimy zawsze korzystać z tych CSS-ów, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że serwer nam wyrenderuje wersję tylko mobilną, a potem będziemy mieć problemy, bo klient wejdzie z wersji desktopowej, zacznie to wszystko skakać, szaleć i nie będzie wiadomo, co tam się dzieje w tej aplikacji. Kolejnym problemem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć, to będzie deployment. No, on też nie jest taki oczywisty. Bardzo ważne jest, żeby sobie na początku gdzieś tam zawsze przećwiczyć, sprawdzić wszystkie opcje, jakie mamy przed naszymi deployami, dobrze to zaplanować. Fajnie jest, jak możemy korzystać z serwisów takich jak na przykład serverless.com czy Vercel. Dawniej to był site, który też jest odpowiedzialny za Nexta. A jak nie mamy, to do tego jest potrzebny serwer, a nie tylko na przykład CDN, jakiś S3 czy coś w tym stylu, bo to wszystko musi być renderowane, tak? Czyli potrzebujemy już serwer z Node'em itd. Więc fajnie, jak możemy korzystać z tych narzędzi gotowych, no ale często zdarza się tak, że jednak klienci mają albo AWS-a, albo jakiegoś Azure'a, Google Cloud'a. Więc żeby to było zoptymalizowane, to trzeba by postawić Lambdę, do tego S3 w przypadku AWS-a i ta Lambda musi nam wtedy jeszcze ogarnąć wszystkie przekierowania po statyczne strony, żeby szły z S3, bo
Next pozwala na to, żeby generować strony statyczne, tak zwane strony prerenderowane. No, a część tych stron Lambda musi po prostu sama wyrenderować. Także, no na przykład po stronę jakiś tam kontakt, która się bardzo rzadko zmienia, możemy mieć ją wcześniej prerenderowaną, umieszczoną na S3 i ta Lambda musi nam ten routing zapewniać, żeby pobierać odpowiednie zasoby. Dobra, no to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać. No i wróćmy do naszego problemu, jakim był wszędzie obecne loadery, długi czas ładowania i tak dalej. Dobra, jak to wszystko możemy sobie gdzieś tam jeszcze pomierzyć, bo to też nie jest tak, że sobie gdzieś tam wymyślimy, że o, mamy loadery. No ale te wszystkie rzeczy są zawsze gdzieś tam mierzalne, to zawsze możemy sobie gdzieś tam w networku sprawdzić, jak to wygląda. Czyli mamy cztery takie podstawowe wartości, czyli TTFB, czyli Time to First Byte. To jest pierwszy byte, który trafia od kliknięcia do linku do naszej strony czy tam aplikacji. Pierwszy byte, który przyjdzie w odpowiedzi. Dobra. FP, czyli First Paint, to jest moment, w którym na ekranie pojawi się, będzie widoczny pierwszy jakikolwiek piksel. FCP, czyli First Contentful Paint. To jest czas, kiedy strona zaczyna być widoczna dla użytkownika, tak? Czyli już użytkownik widzi, jak ta strona wygląda, już może sobie zacząć czytać i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnim elementem jest TTI, czyli Time to Interactive. I to jest moment, kiedy użytkownik może tak naprawdę zacząć klikać po naszej stronie. Czyli już może przechodzić na kolejne podstrony, może wywoływać jakieś eventy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to może porównajmy teraz, jak to wygląda w dwóch przypadkach, czyli w przypadku SSR-a i CSR-a, czyli na serwerze i u klienta. Dobra, najpierw sprawdźmy może, jak to wygląda po stronie serwera. Czyli poleciało, ktoś wszedł na naszą stronę, więc poleciał pierwszy request do serwera. Serwer wysyła odpowiedź, tak, w której zaczyna umieszczać kolejne rzeczy, takie jak inaczej renderuje stronę i użytkownik już może zobaczyć, jak ta strona wygląda. O, teraz myszkę, będzie mi się łatwiej skupić. Dobra. Czyli serwer dostaje, w odpowiedzi wysyła stronę, którą sobie renderuje. Użytkownik może zobaczyć tą stronę i przeglądarka zaczyna pobierać JavaScript. W następnym kroku przeglądarka uruchamia JavaScript, czyli w naszym przypadku może być to framework React, albo może być to zupełnie inny framework. Użytkownik, jak widzicie, cały czas już tą stronę widzi i po tym, jak ten React się załaduje, użytkownik może wykonywać eventy na stronie, tak? Czyli strona już jest w pełni interaktywna. W przypadku client-side renderingu wygląda to troszkę inaczej, bo serwer w odpowiedzi wysyła tylko response z tą naszą pustą stroną tak naprawdę i z linkami do JavaScriptu, żeby przeglądarka sobie je pobrała. Tak? Czyli tu jest ta nasza różnica, że tu już leci ta wyrenderowana strona, a tutaj jej niestety brak. W tym momencie u użytkownika pojawiają się loadery. Przeglądarka pobiera JavaScript, później zaczyna go uruchamiać, czy to właśnie React, czy inny framework. I na końcu użytkownik widzi stronę i może po niej klikać. Czyli ta część, która jest tutaj, po prostu jest zastąpiona loaderami, a w przypadku server-side renderingu użytkownik widzi już od razu stronę. Użytkownik to jest jedna opcja, ale też ją widzi nasz bot, który przyszedł sobie poczytać naszą stronę. I tym miłym akcentem możemy przejść do części
związanej z SEO. No bo teraz co z naszym SEO? No, czy nasza aplikacja wyrenderowana na serwerze załatwi nam problem w 100%? No, sprawdźmy. Może tak, może nie. Bo przecież boty potrafią już czytać SPA, tak? Więc może cały ten SSR nie jest nam do niczego potrzebny. Napisałem tutaj takie zdanie, że bots can index synchronous JavaScript apps just fine. Czyli boty potrafią indeksować te aplikacje używając synchronicznego JavaScriptu całkiem spoko. Tak? Jednak synchroniczny będzie tutaj słowem kluczowym, bo może się zdarzyć tak, że to, że boty odpalą naszą aplikację, że ten JavaScript się im nie wysypie, bo to też jest często bolączka gdzieś tam botów, że mimo tego, że już odpalają te aplikacje, to czasami są zasypywane jakimiś błędami z JavaScriptu i po prostu sobie odpuszczają, no to boty też nie będą czekać, aż cały nasz content się załaduje. Więc tutaj już przychodzi ten problem, że jeżeli ten response trwa dość długo i tego contentu dla bota nie ma, no to nic nam to nie daje po prostu. Więc w naszym przypadku server-side rendering rozwiązuje ten problem, mając możliwość wyświetlania prerenderowanych stron, na przykład właśnie kontaktu, czy strony about, czyli o nas, strony głównej, na której na przykład mamy część stworzoną pod SEO, nie mamy tam jakiejś dużej liczby feature'ów, które gdzieś tam mogą być dalej. Przypomnę Wam jeszcze ten slajd, na którym porównywaliśmy, jak wygląda właśnie kod zwracanej strony, więc tak jak widzicie, no jeżeli bot wejdzie, no to po lewej stronie od razu otrzymuje kod, który może sobie szczytać, zapisać te wszystkie dane, ale jednak po prawej stronie no, na te dane trzeba w dalszym ciągu będzie czekać. Nie rozwiązuje to oczywiście problemów typu jakiś tam schema ORG i tak dalej. Tutaj rozmawiamy o czysto technicznej sprawie, która ma zwrócić wygenerowany kod dla botów indeksujących. A to, co będzie tam zawarte, to już jest osobny rozdział tak naprawdę do napisania. Dobra, ale co w przypadku, jeśli chcemy zrobić strony tylko pod SEO, tak? Czyli na przykład chcemy właśnie, żeby ta strona about czy strona kontakt była stricte pod SEO, no to właśnie nic nie stoi wtedy na przeszkodzie, żeby te dane mieszać ze sobą. Jest to nawet wskazane, bo zarówno i Next.js i Nuxt są też aplikacjami, znaczy frameworkami na tyle, tak, są frameworkami hybrydowymi, czyli mają możliwość renderowania stron po stronie serwera, ale mają też opcję serwowania stron prerenderowanych wcześniej. Dobra, no ale skoro jest taka potrzeba, jak strony prerenderowane, to oczywiście, tak, mamy do tego kolejną technologię, czyli Static Site Generators, czyli SSG. I jeśli faktycznie potrzebujemy tylko stron statycznych, no to warto rozważyć użycie takich prerenderowanych stron. Zarówno Next, jak i Nuxt mogą wygenerować takie strony, no ale są też narzędzia stworzone tylko do takich rzeczy, no właśnie na przykład Gatsby, Viewpress, Jekyll, Hugo itd., itd. Jest tego teraz już cała masa po prostu. I na bazie tych stron prerenderowanych też rozwój poszedł w troszeczkę takim kierunku, żeby można było łatwo też te strony gdzieś tam umieszczać. I powstało nam coś takiego, co się nazywa Jamstack, który jest bardzo, bardzo fajnym i wygodnym rozwiązaniem. I Jamstack to jest tak naprawdę JavaScript, APIs, Markup. To jest po prostu połączenie tych słów, które tworzą sobie Jam. Więc są to tak naprawdę szybkie strony dostarczane przez prerenderowane pliki
serwowany z CDN-a. No dzięki temu nie potrzebujemy zarządzać serwerami i tymi wszystkimi innymi tam rzeczami. Jest to bardzo przyjemne w, raz, że w pisaniu kodu do tego, a dwa, że w całym procesie deploymentu. I ten cały Jamstack ma pewne dobre praktyki, które Jamstack musi spełnić, żeby być Jamstackiem. Dobra. Więc nasze te best practices, czyli pierwszy punkt, jaki sobie możemy wymienić, to jest CDN, czyli wszystkie strony i asety są zbudowane wcześniej, więc mogą być serwowane z CDN-a. A co za tym idzie? Mamy świetny performance i świetną skalowalność, tak? No, wiemy, jak działają CDN-y, więc to już nie będziemy się gdzieś zagłębiać, ale to jest mega, mega duży plus. Atomic Deploys, to jest kolejny punkt. Atomic Deploys, czyli każdy deploy, to tak naprawdę snapshot całej naszej strony. Tak więc mamy zawsze gwarancję, że wszystko zostanie zupdate'owane, tak? No, nic nie zostanie pominięte w tym momencie, bo robimy snapshot dokładnie wszystkiego. Dobra. Cache invalidation to jest dość fajna rzecz. Każdy, kto gdzieś mieszczą strony na jakichś CDN-ach, gdzie było cache'owanie i tak dalej, spotkał się na pewno z problemami, że po update'cie, po deploy'u, no niestety ten cache nie jest od razu czyszczony, potem latają komandery, odświeżanie strony, tryby incognito, popadamy w paranoję, zmieniamy komputery, żeby sprawdzić, czy to działa. Więc tutaj no, mamy automatyczne czyszczenie cache'u na CDN-ie, więc nasza strona jest zawsze w najnowszej wersji po deployu i tym się też nie musimy martwić. Kolejna rzecz to jest version control, czyli kontrola wersji, więc cały nasz kod trzymamy na przykład na Gicie, więc zawsze mamy historię. I to jest chyba must have w dzisiejszych czasach, nie wyobrażam sobie pracy bez kontroli wersji, tylko na przykład z FTP. Nie? I ostatni punkt to jest czyli automatyczne budowanie naszej aplikacji. Tu serwer dostaje poprzez webhooki informację, że nowy build jest wymagany. Jest on robiony przez serwer, później są update'owane CDN-y i nasza strona jest online. Dobra. Jak to działa tak pokrótce, cały proces tego Jamstacka? Czyli no, oczywiście zaczynamy od developmentu, czyli tworzymy nasz kod. Później umieszczamy nasz kod na repozytorium, czyli puszujemy to wszystko sobie do Gita, GitHub, GitLab, Bitbucket, nieważne. Następnie następuje automatyczny build naszej strony. W kolejnym kroku są stworzone już tak naprawdę całe asety estetyczne, tak? Czyli nasze strony prerenderowane między innymi. W kolejnym kroku jest robiony nasz Atomic Deploy, który tworzy właśnie snapshot całej naszej strony. W następnym kroku leci prerender, inwalidowanie właśnie cache'u, czyli czyszczenie go i jest update'owany CDN. Dobra, no i jakie mamy profity z korzystania z takich technologii? No, to jest zdecydowanie najszybsze rozwiązanie. Nie musimy renderować tych stron, one już po prostu tam są. Tak? Czyli ten performance będzie tutaj na najwyższym poziomie. Po prostu użytkownik już dostaje zawsze w odpowiedzi gotową stronę. Dlatego też warto o tym pamiętać, nawet przy robieniu aplikacji
server side renderingowych, że część tych stron, jeśli nie musi być renderowana nawet po stronie serwera, to powinno być prerenderowana wcześniej, bo to jest naprawdę duży, duży boost gdzieś tam przy performance. Tańsze i łatwiejsze utrzymanie tego wszystkiego, bo dzięki deploymentowi właśnie na CDN-a skalowalność jest bardzo prosta, a koszty utrzymania naszej strony czy to aplikacji nie spowodują, że gdzieś zbankrutujemy, czy będziemy płacić jakieś nie wiadomo jakie chore pieniądze za utrzymanie tego. No i na koniec już chyba taki bardziej deweloperski profit, czyli przyjemne po prostu dewelopowanie kodu. A do tego jeszcze musimy pamiętać, że liczba CMS-ów dla generatorów po prostu rośnie w zatrważającym tempie, więc możemy to sobie ładnie wszystko synchronizować poprzez CMS-y, możemy wtedy udostępniać naszym marketingowcom i tak dalej, żeby zmieniali sobie content na stronie, kiedy chcą. I jest to świetnie, świetnie zautomatyzowane. Dobra. Gdzie zacząć jeszcze taką przygodę z server-side renderingiem? Ja bardzo polecam Netlify i Vercel. Dawniej to się nazywało Zeit. Zachęcam przejrzeć, popróbować. Naprawdę, naprawdę świetne, świetne, świetne miejsce do zaczęcia pracy z tym. No dobra, to omówiliśmy trochę nasz performance, omówiliśmy trochę nasze SEO. No, ale został nam kolejny problem, który jest My app is so big. Tak, czyli mamy dużą aplikację, która jest napisana powiedzmy w jakiejś starszej technologii. Nie możemy sobie teraz poznać na refaktor, nie możemy też znaleźć ludzi do pisania w tej technologii, ogólnie jesteśmy w kropce. Oczywiście na to też mamy rozwiązanie. To jest jeden z przykładów. Drugim przykładem może być to, że planujemy dużą aplikację. Wiemy, że będzie miała dużo feature'ów, że część prac chcemy outsourcować na zewnątrz, więc z pomocą przychodzą nam tutaj microfrontends, czyli nasze mikrofrontendy. No, po prostu pozazdrościliśmy chyba backendowcom ich mikroserwisów i musieliśmy stworzyć coś, co da nam też radość zrobienia mikrofrontendów. Radość albo i nie radość. Dobra, co możemy zrobić, jeżeli mamy dużą aplikację? No możemy ją na przykład podzielić na mniejsze, tak? Czy też zacząć ją pisać jako mniejsze aplikacje i łączyć ją w jedną wielką całość. Ale no podzielmy naszą aplikację na mniejsze, jeśli mamy taką możliwość. No a mówię, no najlepiej jest, jeżeli od razu robimy takie założenia podczas tworzenia. W późniejszej fazie to zawsze jest trochę trudniejsze, tak? No to mimo wszystko gdzieś zaczynać coś jako mikrofrontendy będzie o wiele łatwiej niż przerabiać jakiś duży monolit na przykład na to. Dobra. Podstawowe takie założenia mikrofrontendów to jest technology agnostic, czyli dowolność technologii, z jakiej korzystamy, czyli nieważne, czy część jest napisana w Reactie, czy w Angularze i tak dalej. Isolate team code, czyli kod każdego zespołu, który pracuje nad swoją częścią, powinien być izolowany i niezależny od innych części aplikacji. Establish team prefixes. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy też, tak mi się wydaje, że nazewnictwo w każdym miejscu powinno być ustalone. Czy to będą CSS-y, czy to będą eventy, local storage, cookie itd., itd., itd. Żeby uniknąć izolacji, przepraszam, żeby uniknąć kolizji w przypadku braku izolacji, tak? Czyli no nie chcemy, żeby nagle gdzieś tam w cookie nam się pojawiło 15 razy ten sam klucz z różnymi wartościami, czy żebyśmy mieli gryzące się ze sobą CSS-y. Dobra. Kolejnym punktem jest
Native Browser Features over Custom APIs, czyli starajmy się używać wbudowanych funkcji przeglądarki zamiast budować własnych, bo to też będzie mogło powodować problemy na późniejszym etapie pracy. Ostatnia rzecz to jest Build a Resilient Site, tak? Czyli zbudujmy odporną witrynę na zasadzie, jeżeli gdzieś nam wywali JS-a albo jeszcze część aplikacji się nie załadowała, część tych mikro frontendów dalej jest gdzieś tam, ciągle się pobiera czy coś, to nasza aplikacja w dalszym ciągu powinna być używalna, tak? No jedno nie powinno blokować drugiego, jeżeli się jeden nam moduł wysypie, no to on, cała reszta powinna dalej funkcjonować, no i w tym przypadku też warto rozważyć, więc chyba powinno się użyć SSR-a do przyspieszenia renderowania tych wszystkich stron. Dobra, to są nasze takie założenia bazowe. Dobra, zróbmy teraz może taki mały test, na przykład gdybyśmy mieli stronę, no w tym przypadku jakiś pop spa, gdzie możemy sobie rezerwować wizyty w spa, tak? czy to kąpiele błotne, czy masaże, czy co sobie tam innego wymyślimy. No i gdyby to był mały sklepik, to luz, ale wyobraźmy sobie, że to jest na przykład wielka, ogromna strona, no to wtedy też może być to trochę trudniej do zrobienia. I mikrofrontendy są miejscem, gdzie właśnie takie rzeczy możemy rozwiązać. Tak, czyli nad częścią produktu pracuje jeden zespół, nad koszykiem może pracować zupełnie inny zespół, nad na przykład sekcją Other Products pracuje trzeci zespół. Możemy zrobić to tak, że każdy z tych elementów będzie nawet napisany w innej technologii, tak? Czyli nie wiem, produkty, czyli ta część zielona będzie napisana w Vue, obsługa koszyka tutaj będzie napisana w Reakcie, a ta część Other Products będzie w Svelte albo w Angularze. Tak? No jest taka możliwość, bo to nam dają właśnie mikrofrontendy. Może niekoniecznie jest to fajne pisać aplikacje w 4 czy 5 technologiach na raz, bo to może pociągnąć za sobą większe problemy niż zyski, ale wydaje mi się, że w przypadku na przykład, gdy chcemy zmienić technologię, zupdate'ować ją, bo nie wiem, nasza aplikacja już jest dość przestarzała, mamy na przykład aplikację w Angularze jedynce i tak dalej i chcemy już zacząć pisać w Reakcie, nie możemy się tego zacząć przepisywać, no to wtedy może warto faktycznie rozważyć te połączenie tych technologii. Ale na pewno przy mikrofrontendach fajne jest to, że niezależne zespoły tak naprawdę mogą tworzyć sobie feature'y. Tak, no ale skoro stworzyliśmy już te wszystkie feature'y, no to musimy je jakoś zawsze ze sobą połączyć. I skoro mamy te wszystkie małe tak naprawdę aplikacje, no to co dalej? No to musi jakoś ze sobą działać, tak? No to więc najprostszą rzeczą, która przychodzi od razu na myśl, jest tworzenie, może być takie rozwiązanie, najprostsze z najprostszych, czyli mamy jeden zespół, który tworzy sobie feature o nazwie About Page. Może to stworzyć jako osobną aplikację, tak? I opublikować to jako paczkę w NPM-ie. Dobra, no to skoro jeden zespół to zrobił, no to teraz drugi zespół, powiedzmy jakiś tam zespół, który na przykład zajmuje się tą częścią core'ową, która łączy to wszystko ze sobą, no może zainstalować po prostu tą paczkę i uruchomić ją, wyświetlić ją tak naprawdę w odpowiednim miejscu, gdzie chcemy, tak?
Tutaj widzicie, tutaj to już jest po prostu pobierane jako mamy zainstalowaną paczkę i później importujemy ją sobie, wyświetlamy jak normalny komponent. Więc to jest najbardziej, najprostszy, najbardziej trywialny chyba przykład użycia mikrofrontendu. No tutaj dobrym przykładem może być też na przykład serwis, który posiada wiele podserwisów jakby, ale mają części wspólne, takie jak header, jak footer, jak sidebar. No możemy zawsze się pokusić o to, żeby to gdzieś tam było w NPM-ie, żeby każdy mógł sobie to zainstalować itd. itd. I zarządzamy tym z jednego miejsca, tak? Więc to jest gdzieś tam już jakiś zalążek i przedstawienie tego. Dobra, ale no, czy to jest jedyny sposób do dołączania elementów? No niekoniecznie, bo mamy trzy takie podstawowe sposoby, żeby połączyć te nasze elementy. Więc możemy to wszystko sobie zawsze robić jako osobne paczki w NPM-ie, renderować je w określonych miejscach naszej aplikacji, bo poprzedni przykład jest, tak jak tutaj było, to jest po prostu zaimportowane i tyle. No ale możemy to zrobić też w drugą stronę, czyli przygotować miejsca, gdzie nasze aplikacje mają się renderować, tak? Czyli na przykład każde miejsce, gdzie ma się wyrenderować nasza aplikacja, to będzie powiedzmy jakiś div, który ma swoje ID. Więc osoby tworzące jakiś feature dostają to ID, umieszczają je sobie gdzieś w envach, i tak dalej, więc już mają zaplanowane, gdzie to będzie wyświetlane i wszyscy wiedzą, że przy tym, w takim divie o takim ID będzie renderowany taki i taki feature. Tak więc tutaj w tym momencie możemy sobie to fajnie ogarnąć. Kolejną rzeczą, której możemy użyć do scalania naszych mikrofrontendów, będą web komponenty, które będą wyświetlały to, co przygotowaliśmy. No tutaj musimy zawsze sprawdzić, jak wygląda wydajność, bo może się okazać, że w stosunku do renderowania będzie to tego wcześniejszego, będzie to może być to wolniejsze. Też te web komponenty robi się trochę inaczej, więc tam jest dość duży próg wejścia później. No może być to niekoniecznie korzystne dla naszej aplikacji, ale to mówię, to zawsze trzeba przetestować, bo tak jak programowanie po prostu zawsze zależy. Dobra, ostatnią opcją może być osadzenie wszystkich części jako iframe. Chociaż to chyba jest najmniej wygodne dla programistów i najmniej fajne. No ale jest taka opcja. No dobra, no to when you should do microfrontends? No to pytanie chyba nie powinno brzmieć kiedy, ale faktycznie czy powinniśmy używać tych mikrofrontendów? No mówię, no to jest programowanie, tak? No w przypadku tworzenia aplikacji to naprawdę zawsze zależy od sytuacji. Jeśli nasza aplikacja będzie się składała z bardzo dużej liczby feature'ów, warto to rozważyć wtedy. Jeśli chcemy zmieniać często technologię, bo nie jesteśmy pewni, no możemy to też rozważyć, czy na przykład jak nie możemy sobie pozwolić na przepisanie naszego całego aktualnego kodu na coś innego, no to tutaj mamy jakiś ratunek zawsze. No i zawsze trzeba patrzeć też na to z perspektywy jednak nie tylko deweloperskiej, ale jednak też z perspektywy biznesowej, bo no to może się okazać dużą dość decyzją, bo pamiętajmy, że wtedy musimy utrzymywać wiele małych aplikacji, tak? Fajnie, bo można to łatwiej sobie na przykład outsourcować, więc to też jest plus. No mówię, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Tak naprawdę moglibyśmy zrobić prezentację o samym tym temacie, tak samo jak o samym SSR-ze, bo uznajmy te dzisiejsze rzeczy jako wstęp do tematu. Także mówię, no tutaj jest wiele rzeczy do rozważenia, czy i kiedy
używać tych naszych mikrofrontendów. Dobra, no to chyba załatwiliśmy tematy performance'u, załatwiliśmy tematy SEO i dużych aplikacji. Tutaj też w tych dużych aplikacjach, no ten poruszyliśmy też właśnie temat tej technologii, czy tych nasz One Framework Developers. No i myślę, że możemy się jeszcze zastanowić, co dalej tak naprawdę. No, no skoro już mamy tyle rzeczy do optymalizacji, do SEO, co jeszcze moglibyśmy zrobić? No możemy zawsze gdzieś tam zrobić krok do przodu, jeżeli wiemy, że nasza aplikacja jest często uruchamiana na urządzeniach mobilnych, a tak w dzisiejszych czasach to wygląda, że jednak więcej korzystamy z komórek niż z komputerów, jeśli chodzi o przeglądanie czegokolwiek i robienie czegokolwiek w jakichś aplikacjach, no to moglibyśmy jeszcze rozważyć użycie Progressive Web Apps, czyli PWA. No, wtedy nasze aplikacje miałyby bardziej natywny experience na urządzeniach mobilnych, tak? Zachowałyby się bardziej jak natywne aplikacje. No, ale niestety na ten temat już dzisiaj nam nie starczy czasu, ale no, ten temat już był poruszany na naszych webinarach, więc serdecznie zaproszę Was jeszcze na webinar mojego kolegi Andrzeja Hanuska, który gdzieś tam z tyłu siedzi. Mam nadzieję, że dzielnie odpowiada na Wasze pytania, bo ja od momentu włączenia prezentacji w ogóle nie wiem, co się dzieje na Livestormie. Także Andrzej już prowadził taki webinar. Będzie go prowadził też w niedalekiej przyszłości, z tego, co mi wiadomo. Także jeśli Wam się gdzieś tam pojawiały, mrugały Wam serdeczne zaproszenia do naszego linkletera, to na pewno w linkleterze są zawsze informacje o naszych webinarach. Do tego mamy tam, umieszczamy tam wszystkie wydarzenia, jakie organizujemy. No, przy koronawirusie tych wydarzeń jest faktycznie dużo, dużo mniej. Zostaliśmy tylko online, nasze uszanowanka, programowanka zostały zawieszone. No, ale też wysyłamy tam zawsze kilka ciekawych linków ze świata frontendu, backendu i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam do zapisywania się. I jeszcze jedną mam rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Że w marcu opublikowaliśmy State of Microservices. To jest taki raport, który bazuje na ankiecie wypełnionej przez ponad 650 programistów z całego świata, którzy w codziennej pracy korzystają z mikroserwisów lub chcieliby z nich korzystać. I mamy tam też parę komentarzy nawet z jakichś dużych firm typu Dazen, typu Microsoft. Także jak jesteście zainteresowani tymi zagadnieniami, to jak najbardziej zapraszam do pobierania tego raportu. I też tak zdradzę, pewnie mnie później gdzieś tam zaciukają w naszym dziale marketingu, ale też już niedługo będzie przygotowana niespodzianka stricte frontendowa, skoro backendowcy mają coś takiego, to my też nie możemy być gdzieś tam gorsi, także będzie na co czekać. Dobra, z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję za udział. Zaraz jeszcze poodpowiadam na wasze pytania, jeśli coś tam zostało, jeśli Andrzej nie odpowiedział na wszystko. Dobra, ja już się tu gdzieś muszę przełączyć tylko. No właśnie, nawet ja zostałem zaproszony do zapisania się na linkletera. Dobra. Czy coś nam tu jeszcze zostało? Nieodpowiedziane pytanie. Czy SSR daje choć częściową ochronę kodu w stosunku do SPA? Przy tradycyjnym podejściu PHP, HTML logika jest na backend, więc jest schowana. W SPA wszystko jest na zewnątrz, a w SSR. No jeżeli patrzymy pod kątem SSR-a, no to oczywiście ta logika JS-owa w dużej mierze jest wpalana na
na serwerze. Jeżeli używamy narzędzia typu Next.js, to on też te rzeczy, które są potrzebne już później po wyrenderowaniu, są okrojone do minimum, żeby też zachować jak najmniejszą paczkę tak naprawdę, która jest wysyłana do przeglądarki. Także tak, zwiększasz tutaj też zawsze jakieś bezpieczeństwo, jeśli patrzymy na to z tej strony. Dobra, co tu jeszcze mamy? Czy SSR robione jest tylko dla pierwszego odpalenia strony i każdy następny root jest dostarczony z JS-a doładowanego przez SSR? Czy każda zmiana roota to render na serwerze? No tak, tutaj to zależy, bo to jest w zależności od tego, co ustawimy na danym rucie, tak? Bo oczywiście musimy zapewnić tam kaszowanie, musimy je dobrze poustawiać. W Next.js mamy to praktycznie tam też out of the box niektóre rzeczy. Ale tak, no, mogą być takie ruty, które będą wymagały renderowania za każdym razem, a mogą być takie ruty, które będą już prerenderowane wcześniej i tylko skeszowane, więc będą serwowane po prostu out of the box od razu, nie? Czyli nie za każdym razem musimy to renderować. To są właśnie te prerenderowane strony. No i tak, i do tego jeszcze jest ten właśnie cache. Dobra. To chyba tyle, jeszcze rzucę okiem na czat. Dobra. Chyba mamy wszystko. Myślę, że wyrobiliśmy się idealnie. Nawet zostało nam 4 minuty. Ten wybór to całe piękne jest, że jest. No dokładnie. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam Was jeszcze raz na nasze kolejne webinary. Zapiszcie się na linkletek, to będziecie dostawać wszystkie powiadomienia. Nic nie przegapicie. I jak coś, to zostajemy do waszej gdzieś tam do kontaktu. Także jeszcze raz dziękuję i cześć.